Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym wydaniu Muzycznie Uzdolnieni. Będzie to seria wywiadów z ciekawymi personami, których życie potoczyło się przez kilka dróg zainteresowań, a jedną z nich była muzyka, czego czasami na pierwszy rzut oka nie widać. Dzisiaj jest ze mną doktor nauk fizycznych Kacper Pilarczyk. Dzień dobry. Tak, no już zdradziłam, że jesteś doktorem nauk fizycznych, ale jakbyś mógł nam powiedzieć w sumie właśnie, jakie masz dokładnie wykształcenie i czym się zajmujesz aktualnie w pracy? Skoro już wspomniałaś o tym, że jestem doktorem nauk, to tak, doktorat obroniłem na AGH w 2017 roku. Wcześniej studiowałem na AGH fizykę techniczną i równolegle na UJ-cie chemię. I tak naprawdę to od chemii zaczęła się moja przygoda z nauką. Gdzieś tam pierwsze staże i warsztaty, w nich uczestniczyłem, kiedy jeszcze byłem w liceum. I to tam jak gdyby zaczęło się kształtować moje zainteresowanie nauką ogólnie. Okej, okay, a w pracy co teraz w sumie robisz? W tym momencie zajmuję się fizyką nanocząstek i klastrów, szczególnie w kontekście zastosowania ich do modyfikacji właściwości transportowych monowarstw grafenowych, nanostruktur węgla. Tak. Te badania prowadzę w Belgii na Katolickim Uniwersytecie w Leuven. Jest to część takiego programu, takiego stażu dwuletniego. Okej, okay, a ogólnie jak zacząłeś w sumie swoją historię z fizyką tutaj na uczelni naszej, to bardziej poszedłeś w to z pasji, czy to było takie zobaczymy, może mi się spodoba, czy od początku wiedziałeś, że to jest to, w co chcesz brnąć? W momencie, kiedy decydowałem się na podjęcie studiów z zakresu fizyki, wiedziałem, że jestem zainteresowany nauką, chociaż tak jak wspomniałem, głębiej siedziałem w chemii. Ta część w chemii, której do końca nie rozumiałem, a która była powiązana z fizyką, dała mi do zrozumienia, że może byłoby ciekawym skręcić troszeczkę w tym kierunku i zostałem już jak gdyby w fizyce. Jednakże z mocnym połączeniem z chemią. Bo i to, co robiłem w trakcie doktoratu i to, co teraz robię, tam ten aspekt chemiczny też jest bardzo silnie zarysowany. Okej, okay, no właśnie, bo tutaj mam takie zdjęcie w ogóle. Ty się tutaj zajmujesz czymś bardziej chemicznym, tak trochę wygląda, czy to jednak były badania jakieś bardziej fizyczne? Tutaj akurat to zdjęcie jest z laboratorium, tutaj też z AGH-u, z ACMIN, gdzie z kolegą próbowaliśmy otrzymać nanocząstki półprzewodnikowe. Wydaje mi się, że to był siarczyk kadmu, ale może ten szczegół jest mniej istotny. Tak nie rozumiem. Więc tak. To tutaj praca jest bardziej chemiczna, syntetyczna. Tak naprawdę, z racji, że jesteś tutaj ze mną w tym wywiadzie, no to logicznym jest, że raczej częścią twojego życia jest muzyka. No i z tego co wiem, no to grasz na gitarze elektrycznej w zespole. Zdarzało ci się grać w kilku zespołach, grasz na jamach w jakichś barach. Mówiłeś mi też, że grałeś w Operze Krakowskiej. Tak, był taki projekt. No i to najpierw tak od początku rzecz biorąc, kiedy w sumie muzyka zawitała bardziej do twojego serca, kiedy w sumie rozpoczęła się tak, widać było ten start twojej takiej małej kariery. Pytanie trzeba było rozdzielić na dwie części, bo z muzyką byłem związany w sumie już od dziecka. Skończyłem pierwszy stopień szkoły muzycznej w klasie skrzypiec i na skrzypcach grałem od 5 roku życia i tak to często bywało w przypadku absolwentów szkoły muzycznej. Znienawidziłem ten instrument. Potem przez długi okres czasu tak naprawdę stworzenie muzyki, bo muzyka była dla mnie zawsze ważna, ale stworzenie muzyki nie byłem związany. A właśnie kiedy to było? Na studiach albo tuż po studiach, gdzieś okolice 2012 roku. Zacząłem, chyba przez fascynację rockiem psychodelicznym, zacząłem sobie podgrywać jakieś prostsze utwory Pink Floyd. No i w którymś momencie, tak jak na ogół to bywa, jak ktoś jest samoukiem, zrozumiałem, że trzeba iść do nauczyciela, nauczyć się techniki. No i powoli to się tam rozwijało, aż w końcu w okolicach
2018-2019 skończyłem w krakowskiej szkole jazzu i muzyki rozrywkowej. Tam pojawiały się wcześniej już jakieś grania, na przykład w okresie, kiedy chodziłem do Huty Metalu, czyli do szkoły, którą założył Kuba Modrzecki, on mnie też uczył gry na gitarze. To miałem okazję grać w klubie Chicago na Sławkowskiej w Krakowie. Ale tak naprawdę ta kariera muzyczna, ona wystartowała, jak przyniosłem się do krakowskiej szkoły jazzu i muzyki rozrywkowej, do KSJ-u. No i tam ze względu na koncentrację muzyków, ludzi, którzy grali na różnych instrumentach, łatwo było zmontować zespół, zostać nawet gdzieś tam po naszych zajęciach, zacząć coś szlifować. No i z tego się zrodziły jakieś pomysły na robienie imprez w Krakowie. Chyba pierwszym takim miejscem, w którym graliśmy regularnie, to był Lost Bar. No a potem było parę przenosin do pubu pod ziemią, do awarii. Graliśmy w Cafe Filo, więc no takie przemieszany asortyment miejsc, można powiedzieć. No i też troszeczkę przemieszany asortyment ludzi dla to, bo skład się trochę zmieniał, ewoluował. Chciałam się zapytać, czy ten skład, który wtedy właśnie tam sobie zebraliście, to czy do teraz on żyje, czy już raczej jest totalnie inny? Część osób, z którą zaczynaliśmy, nadal gra w awarii na dżemach, które prowadzi Szymon Czopek. To czwartek, zapraszam. To też polecam, fajnie. Tak, też to współorganizowałem, więc póki byłem jeszcze w Krakowie, to grałem tam z chłopakami. Też było do pewnego stopnia elastyczne. To znaczy, jak na przykład ktoś, no bo to była kwestia grania standardów jazzowych, potem poszliśmy bardziej w funk, soul. I tak naprawdę mieliśmy możliwość, na przykład jeśli ktoś nie mógł zagrać w dany dzień, to mieliśmy możliwość podmienienia tej osoby, więc nie się dzwoniło po kumplach i ktoś po prostu przychodził z zewnątrz. Nie, nawet ktoś, kto wcześniej z nami nie grał. No, jeszcze pytałaś o inne projekty, to takim dość ciekawym projektem była inicjatywa zasugerowana przez Włodka Skoczylasa, czyli właściciela Cafe Filo, której przewodził Paweł Muniak, taki nasz krakowski jazzman, trębacz. Mam tu nawet chyba zdjęcie, to tak. Jest stąd, to tak, właśnie tak, tak. Tutaj. To jest, o tym trębaczu mówisz? Tak, tak. I próbowaliśmy robić jazzowe aranżacje klasycznych utworów żydowskich. I to bardzo fajnie żarło, ale niestety, to jest paradoks, projekt się rozrósł nieco za bardzo i 10 muzyków zebrać w jeden dzień, w niedzielę, jest niemal niemożliwe do zrealizowania i to ostatecznie legło. Graliście głównie jazz? Czy jakiś inny gatunek bardziej przypadł wam do gustu? To zależy też właśnie od tego okresu. W Rozbarze graliśmy głównie standardy jazzowe i nieraz tylko odchodziliśmy od tego głównego nurtu, a potem po przenosinach to zaczęło ewoluować w różnych kierunkach do tego stopnia, że nieraz jak widzieliśmy, że inni muzycy, którzy przychodzili na jam session czy odbiorcy, nie mają nic przeciwko, żeby wejść na przykład w rock, to graliśmy jakieś proste kawałki rockowe. Oto wiadomo, że pewien rdzeń, core to trzeba przećwiczyć, prawda, na coś się umówić, trzeba znać kwity. Natomiast takiego muffinmana często graliśmy po prostu gdzieś tam na zakończenie jamu, trochę jako inside joke, prawda. Mieliście jakąś nazwę swojej grupy ostatecznie, czy...? W sumie w tym projekcie, o którym wspomniałem, tym z muzyką żydowską, to była grupa GG, bo Jewish Jazz, aha. Tam była nazwa oficjalna, natomiast to, co się działo w klubach, jeśli chodzi o jam session, to w sumie nigdy nie widzieliśmy potrzeby nazywania tego. No w sumie jamy to taka luźna dosyć inicjatywa. Tak, tak. No, a to w takim razie chciałam zapytać o tą grupę. Kto to jest, gdzie to jest i co się tam działo?
To był koncert dla klubu Schizofrenia. To było... Ciężko tutaj mówić, że w okresie pandemii, bo to był okres, kiedy kluby były zamknięte, ale wolno było robić live streamy. I robiliśmy, ten live stream jest zresztą zarejestrowany gdzieś tam na Facebooku Schizo. I zrobiliśmy taki live stream, gdzie no tutaj też właśnie było przemieszanie, było dwoje wokalistów, trochę się wymienialiśmy, jeśli chodzi o instrumenty. Oczywiście nie to, że ja grałem nagle na bębnach, ale mieliśmy dwóch perkusistów, dwóch gitarzystów i no próbowaliśmy tutaj zrobić też taką formę troszeczkę otwartą, luźniejszą, ale... Link do streama ogólnie będzie wklejony, można zobaczyć, fajnie grają, słucham. Fajnie, fajne. Dobra, to kolejne pytanie z jakiegoś twojego wypadu. Teraz co się tutaj pojawia na tym zdjęciu? To są przygotowania do koncertu w chatce Magury. Bardzo polecam miejsce, jest urokliwe. Może niekoniecznie na wypad w zimie, dlatego, bo ciężko jest tam dotrzeć. I to faktycznie był chyba marzec albo luty. Było ciężko wjechać tam ze sprzętem, ale ogólnie to był taki mini festiwal organizowany między innymi przez Michała Borkowskiego. Serdecznie pozdrawiam. I my tam właśnie z muzykami, z którymi wtedy graliśmy w PZ-cie chyba, w Pole pod ziemią. Zostaliśmy zaproszeni i tam, szczerze powiedziawszy, nie do końca jestem pewien, co graliśmy, bo to nie był jazz, to był taki totalny freestyle, ktoś zarzucił dwa akordy, a reszta na tym jak gdyby tworzyła, no i wyszło bardzo fajnie. A robiliśmy support dla takiego dość znanego zespołu Kirschenbaum. Ale nie wiem. Może nie aż tak znany, ale nie, no, świetnie chłopaki grają i też tam no, była fajna atmosfera. Było zimno, ale nikomu to nie przeszkadzało, więc było fajnie. To zdjęcie to była stodoła. Przerobiliśmy stodołę na scenę i wyszło bardzo fajnie. Super. No to w sumie tak, mówiłeś, że tak zacząłeś bardziej grać w 2018-2019, a doktorat skończyłeś w 2017. Tak. Czyli jakby to już było po jakby samej nauce do jakiegoś tam stopnia. No ale w takim razie grałeś w czasie, kiedy prowadziłeś jakieś swoje już prace naukowe, gdzieś pracowałeś, więc w sumie miałeś nie aż tak dużo czasu, jakby można było mieć na rozwijanie tego. I właśnie pytanie, w jaki sposób znalazłeś w sumie to miejsce, czas na to, żeby grać, faktycznie wychodzić, no bo to jasne, to zajmuje dużo czasu, no bo musisz jakieś próby robić, potem spotkać się, gdzieś pójść do tego baru wieczorem. No i w jaki sposób to pogodziłeś, ścieżkę naukową ze swoim hobby? No, niekiedy było ciężko, ale jeśli chodzi o pracę naukową, tutaj pozytywnym aspektem pracy naukowej jest pewna elastyczność, prawda? I jakby nie patrzeć, pracujemy bardziej w trybie zadaniowym. Wiemy, jakie eksperymenty chcemy przeprowadzić, w którą stronę chcemy popchnąć badania. Kiedy to zrobimy? Tak długo, jak to nie jest przeciągane w nieskończoność, to jest jak gdyby po naszej stronie. Dodatkowo miałem bardzo wyrozumiałego szefa grupy, profesora Konrada Szaciłowskiego, z którym współpracowałem w tamtym okresie, który też ma takie inklinacje muzyczne, bo nie wiem, czy nadal się uczy, ale wiem, że uczył się gry na wiolonczeli. Zresztą w tym koncercie w Operze on grał na tej wiolonczeli, ja grałem na gitarze elektrycznej. I tutaj nigdy nie było, że tak powiem, jakichś problemów z pogodzeniem tych dwóch rzeczy. Ja starałem się oczywiście zachować tutaj umiar i nie powodować jakiegoś nachodzenia na siebie obowiązków służbowych. No i to oczywiście miały priorytet, prawda? Czyli jeśli tam była konferencja, czy pisaliśmy wniosek grantowy, czy publikacje, czy były pilne do zrobienia badania.
to raczej starałem się skupić na nich, no ale gdzieś właśnie wieczorami, czy nieraz jak chodziłem właśnie do szkoły jazzowej i miałem jakieś zajęcia, no to wsiadało się w rower, jechało na Romanowicza, pół godziny czy tam 45 minut zajęć, no i potem zostawałem na przykład 45 minut dłużej w pracy i jakoś to się kręciło. Tak naprawdę ten balans, tak jak zresztą wśród no, chyba ogół społeczeństwa, ten balans się popsuł, kiedy uderzyła pandemia. No to, bo na przykład KSJ troszeczkę został sparaliżowany, te zajęcia, które są bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju, czyli tak zwane zespoły, gdzie ludzie się spotykają i grają razem, ale też zajęcia indywidualne z prowadzącym, gdzie ten kontakt też jest istotny, no to wszystko zostało przeniesione gdzieś tam w domenę wirtualną, prawda? Wszystko się do góry nogami wywróciło tak naprawdę. Tak, i wtedy trzeba było wymyślić sobie nowy pomysł, też jeśli chodzi o robienie muzyki. I podobnie jak wielu moich kolegów zajmujących się muzyką dorywczo czy profesjonalnie, ja poszedłem w elektronikę, bo właściwie to była jedyna opcja, żeby coś robić, prawda? A w ogóle to już powiedziałeś właśnie o tym swoim szefie grupy, że on też ma ten zapał muzyczny. Tak. No bo miałam kolejne takie pytanie właśnie, bo to nie jest jakoś, nawet głównie właśnie to mam taki zamiar jakby w tym wywiadzie pokazać, że jak spotyka się człowieka na pierwszy rzut oka, na przykład ścisłowca, to że on jednak też może się zajmować muzyką, czymś bardziej artystycznym, aniżeli tylko być przysłowiowym nerdem. No i właśnie chciałam zapytać, czy właśnie w twoim gronie, tutaj na uczelni chociażby, czy to jest jakieś takie powszechne, że właśnie ludzie się zajmują takimi hobby, no i hobby można mieć takie dorywcze, ale czy są też ludzie, którzy zajmują się tym tak mocno jak ty? Czyli chodzą na koncerty na przykład, jakieś jamy? To znaczy u nas w grupie to w ogóle był ewenement, bo w grupie profesora Szociłowskiego tam no, połowa grupy grała na czymś amatorsko, bardziej zawodowo. Mój kolega, niedawno obroniony doktor nauk fizycznych, Dawid Przyczyna, też gra na gitarze elektrycznej i myślę, że znacznie lepiej ode mnie. I mieliśmy też okazję grać razem z innym kolegą, też doktorem, Andrzejem Sławkiem. Graliśmy, z tego co pamiętam, nawet w zespole przez chwilę graliśmy, jeszcze przed tą erą szkoły jazzowej. Tam grałem w jakichś dwóch czy trzech zespołach właśnie ze znajomymi i duża część tych znajomych to byli ludzie z uczelni, więc to nie jest zupełnie odosobniony przypadek. Nie, no bo to jakby mam wrażenie, że jednak panuje taki jakiś stereotyp, że jednak jak jest się na przykład właśnie w jakiejś dziedzinie specjalistą, to że siedzi w tym po prostu zabunkrowany i jakieś rzeczy artystyczne to tak nie. No ale fajnie, że w takim razie to pokonujemy ten stereotyp i to jest mega, mega fajne. W ogóle jestem pod wrażeniem, że aż tyle ludzi w takim razie się tym zajmuje. No i tak w sumie zmierzając trochę do końca, no bo muzyka jest ważnym elementem w twoim życiu, nie? Tak. No i jakbym ci miała powiedzieć, że od jutra nie grasz już zabieram ci gitarę, nie grasz już do końca życia i dzisiaj masz okazję ostatni raz zagrać, to jaką piosenkę byś wybrał i dlaczego? Nie wiem, chyba bym mimo wszystko wybrał, i to nie jest tak, że gram to często, to jest bardziej kwestia sentymentalna, ale wybrałbym utwory z płyty Wish You Were Here Pink Floyd. Bo od nich zaczynałem i mam gdzieś do nich taki stosunek właśnie, nie wiem, nostalgiczny. Więc to jest zabawne dlatego, bo nie gram tego na koncertach czy tam na jamach. Sam w domu też na ogół tego nie gram. Ale gdybym miał mieć zabronione zagranie, to tak, to do tego bym wrócił. Dobra, to jeszcze jedno takie pytanie. Trochę inne. Podchwytliwe. Podchwytliwe nie będzie tym razem. Jaka jest twoja największa wtopa na scenie?
matematyka. Dobra, kolejne zastanowienie, 500 lat. Bo było dużo w top i nie zastanawiam się, która była największa. Chyba, nie wiem, czy to największa w topa, ale to... to było coś, co bardzo mnie zabolało, prawdopodobnie gdzieś tam na gruncie ego, gdzie nie do końca mieliśmy dogadane, już przy drugim czy trzecim secie, nie do końca mieliśmy dogadane, co tam gramy. To wiadomo, że w warunkach, to było chyba w trakcie jamu. Ja byłem w tym, w tej grupie, w tym zespole rozpoczynającym jam. No i nagle ktoś rzucił coś, czego nie znałem. Ja na tej scenie tam próbowałem coś markować i w którymś momencie po prostu stwierdziłem, okej, to jest za trudne. Ja technicznie też nie jestem ekstremalnie uzdolniony, bo to wiadomo, że ja znam ludzi, którzy ćwiczą po 8 godzin dziennie, prawda? To ja musiałbym tam w nocy szlifować skill. No i pamiętam, że wtedy właśnie było coś takiego, że po prostu zdjąłem gitarę, położyłem ją normalnie przy publice, prawda? I poszedłem do baru kupić piwo. więc to było troszeczkę takie druzgoczące. Natomiast w top zdarza się dużo. Jak gdyby pozytywnym aspektem grania jazzu jest to, że te wtopy, to je tam możesz poukrywać. No, i... czasami freestyle jakiś zrobisz i każdy tak. Uzna, że tak miało być. Tak. Nic się nie stało. Dużo osób wręcz cmoknie z uznaniem i powie, o, to było nietypowe, tak. Sprytne. Dobra, no to tak naprawdę ostatnie już mam do ciebie pytanko, też z takich bardziej już mało casualowych. Czy masz jakąś swoją poradę życiową dla widzów? Albo jakieś motto, które byś chciał przekazać, jak już siedzisz tu przed kamerą? Same trudne pytania. Chyba, żeby też zostać w formacie i w temacie tej rozmowy, to te przykłady, które też dzisiaj wymieniłem, ludzi, którzy realizują się nie tylko w swojej pracy zawodowej, dla mnie nauka to też jest pasja, prawda, więc to... Każdemu życzę, żeby tak miał. Mielibyśmy bardzo wielu naukowców, ale nie, no, jeśli chodzi o pracę, tak, to jest fajne, ale oprócz tego głównego nurtu i głównej pracy, nawet jeśli ona jest powiązana z właśnie pasją, zainteresowaniami, jeśli ktoś czuje chęć, choćby zalążek tej chęci, żeby pójść w jakimś innym kierunku i spróbować, nie wiem, sił w muzyce, malarstwie, czy nie wiem, gra w squasha też brzmi fajnie, to żeby się w tym rozwijać, żeby nie mówić sobie, nie wiem, jestem naukowcem, zamykam się tylko w tej ramce, w tej bańce i trzymam się tylko tego. Uważam, że te działania, które są działaniami pobocznymi, tak to nazwijmy, one też bardzo dobrze wpływają. Zresztą były badania dotyczące tego rozwoju mózgu, prawda? I na przykład granie, tworzenie muzyki definitywnie dobrze wpływa na mózg. Działania takie artystyczne, uprawianie sportu, więc zachęcam. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy wywiad. Był ze mną doktor nauk fizycznych Kasper Pilarczyk. No i mam nadzieję, że trochę poskromiliśmy ten stereotyp zamkniętego w bańce człowieka. Muzyka zawsze będzie dla nas ważna. No i żegnam Was. Dla Radia 1.7 Julia Wójcik. Dziękuję.